początku stycznia do tego szpitala ze swoim chorym 2,5-letnim ponad synem trafia matka. Syn od dłuższego czasu choruje, najpierw na ospę, potem na przeziębienie, bierze różne leki, te leki nie pomagają. Stan początkowo jest stabilny, potem zaczyna się pogarszać, matka przychodzi po pomoc. Któryś raz z rzędu, ale czuję, że z dzieckiem jest już dużo gorzej. Badania to potwierdzają. Tak, dziecko ma początki sepsy, inaczej mówiąc posocznicy, czyli ogólnego zakażenia bakteryjnego organizmu. Trzeba działać szybko, żeby dziecko ratować, trzeba jak najszybciej przewieźć je do łódzkiego szpitala na specjalistyczny oddział. Matka z dzieckiem przychodzi tu o 19:00 do Łodzi, która jest jakieś 70-80 km stąd. To dziecko dociera po 2:00 nad ranem w takim stanie, że mimo tego, że lekarze tam próbują Antosia ratować, chłopiec po prostu nie daje rady, przegrywa z chorobą i umiera. Co działo się takiego przez te wszystkie godziny tutaj w Opocznie? Dlaczego tak długo czekano na karetkę? Dlaczego ta karetka tak długo jechała do Łodzi? O tym wszystkim dzisiaj Państwu opowiemy, bo pokażemy, jak działa, a właściwie czasami nie działa polska służba zdrowia, jak bardzo byśmy chcieli mieć zawsze zaufanie do lekarzy, jak takie przykłady pokazują, że no, dla Antosia byłoby lepiej, gdyby mama nie ufała tu nikomu, zabrała dziecko po prostu samochodem, taksówką, jakkolwiek i sama to dziecko jak najszybciej zawiozła do szpitala, do Łodzi. Może wtedy Antoś by żył. Kobieta zaufała lekarzom i o tym właśnie dziś, jak to zaufanie zostało nadużyte, opowiemy w uwadze. Dwa jeszcze tematy w naszych programach dzisiejszych na żywo. Jeden to już znany Państwu temat z Otwocka, historia rodziny, która wyremontowała swój dom, wydała na to pieniądze z zaciągniętego kredytu. Mieszkanie dostała od gminy, więc to gminne mieszkanie, ale zainwestowała w to mieszkanie do tego, że małe dzieci to po pierwsze, po drugie no, mieszkanie było w strasznym stanie, trzeba było te pieniądze wydać. Byli zadowoleni z tego, co zrobili. Gmina zamiast się ucieszyć, że ma ludzi tak na swoim terenie operatywnych, ambitnych, zrobiła wszystko, by ci ludzie to mieszkanie stracili, by skutki tego remontu trzeba było zniszczyć. Dziś w naszym programie na żywo, mamy nadzieję, bo to zapowiedzieli, wystąpią włodarze Otwocka i wytłumaczą się ze swoich kuriozalnych decyzji i do naprawdę trudno wytłumaczalnego zachowania. I jeszcze jeden temat, o którym ciężko opowiedzieć w kilku słowach. Przechodzi ludzkie pojęcie, w jakich warunkach żyją niektórzy Polacy. Niby wydaje się, że to jest XXI wiek już, że to centrum Europy, ale są takie sytuacje. Sami Państwo zobaczycie, co wydarzyło się na małej wsi pod Radomiem. Jest to wręcz niewiarygodne, ale prawdziwe. Takie rzeczy też zdarzają się w naszym kraju. Tam na szczęście do totalnego dramatu nie doszło. Nikt nie zginął, ale było dosłownie o włos od dużej tragedii. Do zobaczenia dziś w Uwadze i Uwadze, bo Uwadze najpierw o 19:50 w TVN-ie, a 15-20 minut później w zasadzie w TTV. Do zobaczenia.